bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o karcie maga. Jak zwykle posługujemy się dwoma taliami, Crowleyem i White'em. Karta maga, jedynka. Jedynka to słońce, to o tym należy pamiętać również omawiając asy. Jest to bardzo pozytywny element i jedynka jest siłą męską. W jedynce jesteśmy my, jesteśmy niepodzielni. Ja jestem, ja tworzę. Mag White'a jest symbolicznie podobny do pierwowzoru, czyli do Wielkiego Arkanu z talii marsylskiej, dlatego że tam też jest przedstawiony człowiek, za nim jest droga. Na stole ma wszelkie atrybuty. Widzimy tutaj kielich, widzimy monetę, widzimy miecz. W rękach dzierży, widzimy buławę, w rękach również dzierży buławę, symbol falliczny. Jest niewinny, ale pełen energii, biała szata, czerwona szata. Nad jego głową jest symbol nieskończoności. Jam jest, który jest i ja tworzę. To jest stwórca, demiurg wszechświata. Możemy również znaleźć negatyw tej karty, czyli tworzymy, ale coś, co jest nie wszechświatem, nie pewną pełnią, ale czymś na naszą korzyść. O tym należy przy karcie maga pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o Crowleya, ten mag jest bardzo symboliczny. Symbol Merkurego, czyli znaki bliźniąt i panny, stąd też jeżeli pytamy o czas w tarocie, to tutaj mówimy o końcówce maja do połowy czerwca i podobnie przełom sierpnia, września, bo to właśnie wtedy rządzą znaki bliźniąt i panny. Jakie są te symbole? Mamy tutaj monetę, czyli sprawy finansowe i bogactwo. Mamy płonący lampion, lampion zawsze, wiedza. Mamy buławę z podobizną Feniksa, czyli energia do działania i energia do odrodzenia. Feniks jako ten, który powstaje z popiołów. Niszczy sam siebie i potem sam się odradza, tworzy. Demiurg samego siebie. Strzała, która jest skierowana w oko Horusa, to bezpośrednia komunikacja, ale w odpowiednim momencie. Merkury, komunikacja, Merkury, mowa, podróże. Skrzydlate oko Horusa i ochrona i natchnione wizje. Zwój, komunikacja i wiedza. Skrzydlate jajo, odrodzenie i ochrona. Kielich z oplecionym wężem, moc odradzania się emocji. Wąż często jest pokazywany jako ten, który zjada własny ogon. Nieskończoność. A kielich odpowiada za emocje, za uczucia. Właśnie w kartach tarota. Miecz to intelekt, to powietrze, to umiejętność przekazywania informacji. Złota małpa to symbol Boga mądrości Tota i jednocześnie umiejętność wyrażania tej mądrości. Podwójne węże wyrastające z głowy maga to potęga porozumiewania się. Naprawdę bardzo, bardzo symboliczna karta. Jest to karta przedstawiająca jedną osobę, ale ta osoba naładowana jest mocą i siłą tworzenia. I o tym trzeba pamiętać we wszystkich rozkładach, czyli jeżeli o coś pytamy, to mówimy, masz wszystkie atrybuty w ręku i możesz coś zrobić, możesz coś stworzyć. To jest przede wszystkim rozpoczynanie nowych działań. Również są negatywne aspekty tej karty, bo może ona oznaczać nie maga, a magika, czyli manipulacje, intryganctwo, również nadużywanie tej mocy, która w tej karcie widnieje, niezdolność do wykorzystania tego wszystkiego, co tu mamy, czyli swoich atutów, swoich asów w rękawie. Niewiara w to, że może nam się udać.
skłonność do ryzykanstwa, oszustwa, kłamstwa. Także w negacji ta karta również daje dosyć mocny przekaz. Natomiast no właśnie w tym pozytywnym znaczeniu każe nam nie bać się nowych przedsięwzięć przede wszystkim. Mówi o tym, że możemy coś zrobić. Tutaj w tej karcie jest taki przekaz: idź naprzód, działaj. To jest bardzo twórcza energia, bardzo potężny przekaz twórczej energii. Dobry pomysł do wykorzystania. Twórcza inicjatywa. Korzystanie z dobrodziejstw, możliwości, które daje nam życie. Poszukiwanie nowych możliwości i nowych idei. Jeżeli chodzi o pracę, to jest to zawsze aktywność, zawsze zdolność do kreacji, do tworzenia. Oryginalność, nauka. Kaganek, zwój na karcie Crowley'a o tym mówi. Uzyskiwanie wszelkich koncesji i licencji. Jakieś dokumenty, które składamy, napisanie i ogarnięcie pewnego dzieła, na przykład pracy magisterskiej. Współpraca z rówieśnikami. Tak jak w Głupcu mamy do czynienia z osobami młodszymi, tak w Magu współpracujemy z rówieśnikami. W negatywie ta karta mówi o oszustwie w pracy, o wykorzystywaniu ludzi, o braku przezorności, o niewłaściwych osądach. Czasem o gadatliwości i plotkach, przekazywanie informacji pozytywne, a negatywne. O nieuczciwym, niekompetentnym współpracowniku. O inwestycjach, które nie przynoszą zysków. W miłości może to być miłość dojrzała, mająca szansę przekształcić się w trwały związek. Wzajemne wspieranie się partnerów. Podobny poziom intelektualny dwóch osób, podobne oczekiwania, poglądy, zapatrywania na życie. Tu mówimy o rówieśnikach, tak? Czyli również na tym poziomie energetycznym. W negatywie, chwilowa fascynacja, dużo gadania, nic z tego nie wynika. Brak szczerości, brak szczerej rozmowy, kłamliwość, bawienie się cudzymi uczuciami. Trudności w porozumieniu się i komunikacji, tutaj już nie mówimy o równości zapatrywań, poglądów czy intelektualnych. W zdrowiu bardzo często mówi o dolegliwościach w obrębie szyi i gardła, jak to u bliźniąt jest chociażby takie słabsze miejsce. Struny głosowe, jama nosowa, jama gardłowa, także tutaj mogą się pojawić jakieś dolegliwości. Jeżeli chodzi o karmę, bardzo często pokazuje, że ktoś zajmował się po prostu magią. Magik. Bycie wtajemniczonym, bycie szamanem, ale również człowiek wykształcony, człowiek z umiejętnościami, nie tylko głowowymi, mózgowymi, ale również rzemieślniczymi. Powiązania z przyjaciółmi z poprzednich wcieleń. Mówimy o równolatkach przy tej karcie. Dość wysoki poziom rozwoju karmicznego. W negatywie oddawanie czci złym siłom, zła magia, brutalne obchodzenie się z ludźmi, sprzedawczyk, kłamca i oszust, ktoś, kto zdradził jakąś ideę. Tak pokrótce przedstawia się karta maga. Myślę, że to tak rzuciłam okiem, jak gdyby na tą kartę, no w każdej takiej ważnej sferze życia, czyli finanse, miłość, zdrowie. Oczywiście ta interpretacja jest dużo głębsza, ale myślę, że do prostych wróżb to powinno Państwu wystarczyć. To tak dla przypomnienia, dla nauki. Spotykamy się przy kolejnych kartach. Do zobaczenia. In this quiet place I stand.